Siemanko, z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w Lewo. Dzisiaj czas na zapowiedź 10 rundy E-Winner pierwszej ligi żużlowej, którą przygotował dla nas Max. Tak więc zapala się zielone światło, taśma idzie w górę i poszli. A zaczynamy od Ostrowa. 10 kolejkę rozpoczniemy 5 września w sobotę. Jednak nie o godzinie 14 jak było planowane, a o 16:30, kiedy to rozpocznie się mecz w Ostrowie Wielkopolskim. Arget Malesa Teżet Ostrowia podejmie E-Winner Apatora Toruń. Mecz ten zapowiada się ciekawie, z choćby jednego względu. Torunianie, jak wszyscy dobrze wiemy, nie przegrali żadnego meczu w tym sezonie, a nawet nie stracili choćby punktu. Z kolei Ostrowianie, może i na wyjazdach nie radzą sobie najlepiej, ale jednak na domowym owalu są nie do przejścia. Jest to niezdobyta jak dotąd twierdza. Jeśli ktoś ma to zmienić, to kto jeśli nie Apator? Drużyna z województwa kujawsko-pomorskiego jest bardzo mocna na papierze i potwierdza to w każdym spotkaniu na torze. Obie ekipy podejdą do tego meczu w niezmienionym składzie, co nie jest większą niespodzianką. Zespół z Ostrowa w ostatniej kolejce nie zdobył ani jednego punktu za mecz z Tarnowem, więc będą liczyli na odkucie. To jednak nie będzie proste, gdyż Apator jedzie aktualnie w innej lidze. Torunianie mają 8 punktów przewagi nad drugim Orłem, a Ostrowia z 9 punktami zajmuje 5 miejsce. Nie odbieramy jednak szansy Ostrowianom, gdyż nie stracili jeszcze punktów u siebie. Tylko czy to wystarczy? Wszystko zweryfikuje Tor już w sobotę. I jedziemy do Łodzi. Drugim i zarazem ostatnim meczem w sobotę będzie mecz na łódzkiej motoarenie pomiędzy Orłem Łódź a Zduńkiem Wybrzeże Gdańsk. Obie ekipy przegrały swoje poprzednie mecze i liczą na szybki powrót na zwycięskie tory. W przypadku Łodzian wydaje się to bardziej prawdopodobne, gdyż bardzo dobrze wykorzystują w tym sezonie atut własnego toru. Za to Gdańsk, nawet jeśli nie na zwycięstwo, to z pewnością nie jest bez szans w walce o bonusa. Do Łodzi drużyna Mirosława Berlińskiego przyjeżdża z 12 punktami zaliczki, a bonus będzie zapewne ich po tym meczu satysfakcjonował. W ekipie gości ze składu wypadł Kacper Gomulski, a w jego miejsce wskoczył Robert Chmiel. W składzie gospodarzy na ten moment nie znaleźli miejsca dla Brady'ego Kerca. Jeśli nie będzie zmiany, tak jak było z Tangatem, to Brady faktycznie może w tym meczu nie wystąpić. Nie wiadomo, jest jeszcze jeden junior w obozie łódzkim, jak i gdańskim. Zespół przyjezdnych z nadmorza zajmuje póki co 6 lokatę, mając 8 oczek w tabeli, a po kolejne w Łodzi zapewne poprowadzić drużynę mają Krystian Pieszczek i Peter Kildeman. W ekipie Orła, zwłaszcza u siebie, tak naprawdę każdy z tych zawodników potrafi odpalić i pojechać znakomite zawody. Tak więc faworytami w tym meczu są gospodarze, którzy w grupie pościgowej, jeśli chodzi o tabelę, prowadzą. Są tylko za niełapalnym już Apatorem. I przenosimy się szybciutko do Gniezna. W poniedziałek o godzinie 17 odbędą się 2 spotkania jednocześnie. Jednak zaczniemy od tego, które najpewniej będzie transmitowane w telewizji N-Sport Plus. O ile pogoda nie spłata figla, to właśnie o 17 w Gnieźnie rozpocznie się pojedynek tamtejszego startu Gniezno z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Wielu kibiców jest niezadowolonych, gdyż mecz sobotni już został przełożony, a wielu osobom nowy termin po prostu nie pasuje. Przechodzimy już jednak do sprawy samego meczu. Patrząc na sytuację w tabeli, to bydgoszczanie potrzebują punktów i to jest fakt bez dwóch zdań. Prawdopodobnie same domowe wygrane również nie wystarczą, więc muszą szukać punktów tak samo na wyjazdach. Polonia wzmocniona o Troja Bachelora, dla którego przekładane mecze są szansą do większego objeżdżenia się, będzie mocniejszą drużyną. Zielone światło od lekarzy dostał także Dawid Bellego i to być może dla niego jest to puste miejsce pod numerem 5. Pod 8 powinien pojawić się Andreas Liager, który zapewne będzie zastępować kogoś z dwójki Berże Brzozowski. Przechodząc do Gnieźnian, to ich sytuacja w tabeli jest o wiele bardziej komfortowa. Z 11 punktami zajmują 4 miejsce i z pewnością w meczu z Polonią liczą na zwycięstwo, co wiązałoby się 3 oczkami, gdyż w pierwszym meczu tych drużyn start wygrał 51-39 przy Sportowej 2 w Bydgoszczy. Kolejną szansę dostaje Kevin Pfeiffer, który dwukrotnie pojedzie w parze ze swoim bratem Oskarem Pfeifferem. Pod numerem 9 powinniśmy ujrzeć Fredrika Jakobsena, gdyż Oliver Bertson ma odbudować swoją dyspozycję na końcową część sezonu. Fredrik ukąsił dość mocno polonistów w pierwszym meczu, zdobywając wiele punktów i zapewne on sam liczy na powtórkę. Faworytem do zwycięstwa jest Star, jednak nie odbieramy Polonii szans i przenosimy się szybko na Łotwę. Równocześnie jak w Gnieźnie, rozpocznie się też mecz na Łotwie, gdzie to Lokomotiv Daugavpils podejmie Unię Tarnów. Zatem można powiedzieć, że poniedziałek godzina 17 to bardzo ważny moment dla fanów drużyn ekip z dołu tabeli. Lokomotiv nie jest bez szans i jest w stanie zdobyć nawet pełną pulę, co znacząco przybliżałoby ich do utrzymania. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu obronną ręką wyszły tarnowskie Jaskółki, wygrywając 49-41. Sprawa punktu bonusowego jest wciąż otwarta. Jednak w tym spotkaniu nie zdziwi raczej nikogo żaden rezultat.
rezultat. Ten mecz może potoczyć się w różne strony. Drużyna Lokomotivu jest w stanie u siebie wygrać i to bardzo wysoko. Lecz Tarnowianie tanio skóry nie sprzedadzą, gdyż dla nich te punkty będą również bardzo cenne. Zapowiada nam się zatem mecz, gdzie obie ekipy będą niezmiennie zdeterminowane do końcowego triumfu. Mecz ten prawdopodobnie nie będzie transmitowany w telewizji. Jednak skrót z meczu może pokazać się w magazynie N-Sport Plus. Liczymy na emocje związane z tym spotkaniem. I jeszcze szybkie przypomnienie tabeli po 9 rundach. No i tak jak mówiliśmy, na prowadzeniu Ewiner Apator Toruń z 20 punktami, na drugim miejscu Orzeł Łódź z 12, po 11 punktów mają na trzecim miejscu Unia Tarnów i na czwartym miejscu Kar Gwarant Kapi Meble Budek Stary Gniezno. Na piątym miejscu z 9 punktami jest Arget Malesa Teżet Ostrowia, na szóstym miejscu z 8 punktami jest Zdunek Wybrzeże Gdańsk, na siódmym miejscu z 4 punktami Lokomotiv Daugavpils i tabelę zamyka ostatnia Abramczyk Polonia Bydgoszcz z 2 punktami. No i dojechaliśmy do końca. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to proszę Was, zostawcie tą łapeczkę w górę. A jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to z góry Was do tego zachęcam. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego Instagrama speedway_strefa oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Link znajdziecie w opisie. Tak więc żużlowe świry zakręceni w lewo. Trzymajcie się, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!